Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w Multiplikację do Gothica. Przeczytałem uważnie misję, naprawdę przeczytałem uważnie misję, o co chodzi. I wiem, żeby zostać najemnikiem, muszę wykuć porządny miecz po prostu. O, muszę wykuć porządny miecz. Naszego kochanego Grega nie ma. A chciałem mu dać ten... A, tutaj jesteś. Mam to, o co prosiłeś. Wielkie dzięki. Dam ci kilka monet w nagrodę. Trzymaj. What the fuck? Już w ogóle masz 6-osobową załogę i mi zaufał, bo ubrałem tylko strój pirata. Nawet nie uczyłem się jeszcze kowalstwa, bo chciałem to zrobić na wizji i tak dalej, ale sprawdziłem sobie poza wizją, jak to wygląda. Tak to wygląda, że nigdzie nie mam młotu kowalskiego. Będę i mam taki po prostu wpadę na taki pomysł, że tego kolesia po prostu pobiję i mu wezmę ten cholerny, nieszczęsny młotek. Wtedy będę mógł wykuć broń. Ale zanim to zrobimy, chciałbym wykonać wszelkie misje, jakie tutaj są. Z tego co pamiętam, to chyba... No właśnie, przełącznik. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Ulala, widzę, że taka malutka skrytka jest, jakby nie patrzeć. Czy coś się w końcu zmieni? No, poza odcinkiem trochę pozwiedzałem, żeby sprawdzić co i jak. No kurde, trzeba się rozglądać uważniej, no, co do modów, naprawdę. To naprawdę nie mój problem. Sextans. 1000 sztuk złota. Bardzo ładnie, bardzo zacnie. Chłe, chłe, chłe. Dobra, idziemy sobie wyżej. I co? I to będzie ostatnie. Potem jest tylko odrodzenie i przyjęcie. Wyspa, wyspa. To jest chyba ta główna misja, nie? Ten? Ej, ja chyba grałem w tą modyfikację kiedyś. Ja sobie teraz przypominam, co się stanie na samym końcu. No. O, rany, kurde. To się nazywa niepamięć, jakby nie patrzeć. Naprawdę w to wierzysz? Znalazłem kilka cennych przedmiotów. W skrzyni był sekstans i 1000 sztuk złota. Świetnie. Daj mi sekstans i 700 sztuk złota. Resztę możesz zatrzymać. Okej, wykonaliśmy zadanie, jakby nie patrzeć. A teraz się pobi się go kolesia po prostu. Czekaj tylko, bydlaku. Nie mogę mu pomagać wbrew jego. Okej. Cholera jasna, to będzie ciężko. To naprawdę nie mój problem. A użyjemy sobie zwoju. A kto mi kurde zabroni? Mnie mówi nic innego. Czekaj tylko, bydlak. Okej. Tylko cholera, to będzie naprawdę bardzo ciężka walka. Długo będę walczył, więc zrobię cięcie i będę się męczył, żeby zdobyć się cholerny młot kowalski. Czyli młotek. Młotek kowalski. Boże, co ja gadam? Załamię się. Dobra, robię cięcie. Dobrze, ludzie, udało mi się zrobić. Czemu nie mogę zrobić? Aha. Dobrze, czyli będę musiał wrócić. Aj, cholercie, będę musiał niestety wrócić. Nie uczyć się tego nieszczęsnego kowalstwa i wykuć tą broń. Ale on już tam ma swoje kowadło, to ja się już tam nauczę, bo mogę i w końcu będę najemnikiem i będę przeszczęśliwy i chłe, chłe, chłe. Oj, rany. Kurde, tyle się męczyć zwykłym kowadłem, zwykłym młotem kowalskim. Kurde. Pręty już tam mam dawno, zyskałem, trochę tam coś podkradłem i tak dalej, i wszystko byłoby idealnie.
No, ale to niestety nie zawsze tak jest. Niestety. A, dobra. To my sobie tutaj idziemy dalej. Dobra. A potem się okaże, że te kowadło jest zbugowane i ja na nim nie mogę wykuwać. Będę musiał znowu lecieć tam do piratów. Ja bym się pochlastał chyba wtedy. Dobra, nieważne. Naprawdę nieważne. Mogę się te umiejętności nauczyć wcześniej. Okej, okay, zrobimy zapis. No i tak czy siak muszę się nauczyć. Ty. Pokaż po pierwsze. Potrzebujesz cór na kiedy. Okej. Okay. Wykuj broń z rudy, miecz. Stworzyłeś broń. Ej, ty. Wykułem swój pierwszy miecz. Naprawdę? Pokaż. Oto on. No. Długo będziesz patrzył jeszcze, czy mi w końcu coś powiesz? Cóż, broń wygląda na bardzo dobrą. I jak? Zdałem twój test? Tak, spisałeś się na medal. Teraz będziesz musiał zyskać przychylność reszty. A, dobra. Pomogłem każdemu z was. Zgadza się. Rozmawiałem z pozostałymi najemnikami i nie mają nic przeciwko, żebyś do nas dołączył. Muszę przyznać, że naprawdę zrobiłeś na mnie duże wrażenie. A czy załatwiłeś może sprawę magów i kamiennej tabliczki? Jeśli nie, to zrób to jak najprędzej. Aha, czyli co? A, odrodzenie przyjęcie. A, okej, okay, dobra, czyli co teraz? Co ja będę musiał teraz zrobić? Kurde. Dobra, to idziemy do tego głównego maga wody. Zapytamy się o tą tabliczkę. Chodź, to jest dziwne. No wszystko wykonałem, kurde. Skurczybyki jedne. Przedłużają modyfikacje i tyle, ile się da. A, panie Felix? Czyli co ja mam zrobić? Odrodzenie. Sądzisz, że demo w końcu się pojawi. Powiedzie także, że światło, które widzi pustelnik, także za to przemawiają. W każdym razie powinien uważać na to, co wydarzy się w najbliższym czasie. Jest zadowolony. Powiedział, że niedługo się odrodzi demon, tak? Ale coś w związku z tym, co ja muszę dalej zrobić? Śpij do rana. Kurde, wiecie co? Dajcie mi znowu zrobić cięcie. Obczaję mniej więcej, o co chodzi. Stało się! Co? Co się stało? Znów widać światło nad kamiennym kręgiem. Chciałem spędzić noc pod wolnym, rozwieszonym niebem. O północy nagle się obudziłem i zobaczyłem te dziwne zjawiska świetlne. A więc to już. Co? Coś mówiłeś? Nie. Wszystko w porządku. Okej, okay, właśnie. O to właśnie chodziło. Ja się przeszedłem właśnie po wszystkich dookoła, o co chodzi. Aż w końcu... Podszedłem do pustelnika i zaczął do mnie mówić, że to już. I właśnie to jest to odrodzenie. Czyli teraz idziemy poinformować, że demon chyba się odrodził. Chyba. I nie wiem, znaczy chyba logicznie, że chyba zostaniemy zadanie, żeby go zabić po prostu tak i tyle. I tyle w temacie. Tutaj jest jakiś koleś. Skąd się tu tak nagle wziąłeś? Jestem w podróży. Ach tak. Zobaczyłeś coś interesującego? Owszem. Zobaczyłem z daleka wyspę. Mogłem rozpoznać ją po dużym ogniu, gęstym, szarym dymie. O cholera! Muszę jak najszybciej się stąd zbierać. Co? Dlaczego? Nie mogę tego teraz wyjawić. Śpieszę się. Śpieszę się, panie Felix.
Eremita widział światła nad kamiennym kręgiem. Więc demon się odrodził. Co mam teraz zrobić? Demon powrócił, żeby się zemścić. On nie jest mile usposobiony. Zapewne będę musiał wysłać tego demona z powrotem. Tak, najszybciej jak to tylko możliwe, ponieważ demon może zebrać wkrótce wystarczająco dużo siły, by zniszczyć nas wszystkich. Dobrze, zrobię co w mojej mocy. A, bym zapomniał. Weź te 200 sztuk złota. Kupisz za to skórzany pancerz, z którym masz o wiele większe szanse w walce z demonem. Chciałbym kupić skórzany... Dobrze, oto on. Czyli da mi pieniądze, żebym sobie coś kupił, tak? Ale to jest skórzany pancerz, naprawdę mi się przyda bardzo. Dobra, czyli ile mam punktów nauki? 23. Dobra, to inwestujemy w posługiwanie się broń jednoręczną, jakby nie patrzeć. I znowu pomyliłem drogę, cholercia. Dobra, zeskakujemy tutaj na dół. Dobra, idziemy. Chyba nie będę mógł w dalszym ciągu dołączyć do najemników, póki nie pokonam tego demona. Ale możemy się przejść i w końcu jakoś rozsądnie wydać te punkty, nie? W końcu. Bo czemu by nie? Hej. Dobra. Wlazłeś tutaj na górę, raczej w sumie wszedłeś. Tak poprawnie. Wszedłeś. Dobra, wchodzimy sobie dalej. Kilka szlał tutaj jest, ale to już nawet zbierać nie będę. Ten sobie tutaj śpi. Okej, mogę dołączyć do najemników? Hej, ty! Nie mogę, tak? Mam jakąś lepszą broń? Wymaga na siłę 30, a potrzebuję 15. Okej. Tak. Czy zostaniesz moim? Jeśli o mnie chodzi, może... Dobra. Chcę się... Raz, dwa, trzy. Już jest. Tak, wiem, że jestem lepszy. 38 punktów nauki. Hej. Chciałbym. Inwestujemy wszystko, co idzie, tylko w raz, dwa, trzy. Jest silniejszy, bla, bla, bla. 28 siły, to potrzebuje wymagana siła 30. A raz, dwa. Dobra, jakąś lepszą broń mamy i w ogóle jest ta broń ma lepszy zasięg, dłuższa jest. Znaczy tak, no, na oko wygląda, że ma dłuższy zasięg. Dobra, to w walce demonem to się na pewno sprzedam. Tylko i tak założymy sobie strój pirata. O, żeż mordę. No, nie chodziło mi o aż tak ekspresowe tempo zabicie demona, ale... Ale cieszy mnie, że główny bohater ma aż takie intencje i tak się rwie do zabicia tego demona, jakby nie patrzeć. Ale damy sobie radę. Tak myślę. Okej. Słyszę cię, bydlaku. Chodź tutaj. Dlaczego mi przeszkadzasz? Przyszedłem cię zabić. Aha, taki robaszek jak ty chce mi zagrozić? Rozgniotę cię moimi szponami. To się okaże. Aha. Czyli faktycznie wystarczyło ten... Okej, okay, w porządku, rozumiem. Bardzo ekspresowo. Boże. O, właśnie o to mi chodziło. Właśnie o to mi chodziło, żeby jakoś to tak ekspresowo wyjść stamtąd. Hej, ty!
Pokonałem demona. Dobrze, bardzo dobrze. Przyjmij to złoto za twój wysiłek. Aha, czyli teraz mogę zostać przyjęty. Nie, to chyba grałem w inną modyfikację, bo pamiętam, że coś taki motyw, że jeżeli się zabiło tego demona, to wulkan także też ustąpił i... A w sumie jeszcze nie, to nie jest jeszcze koniec modyfikacji, może jednak to prawda. Właśnie kurde, jeżeli wam zaspoilerowałem końcówkę, bo nie jestem pewny jak końcówka wygląda, ale mam wrażenie, że grałem w takową modyfikację i że wybuch wulkanu... Erupcja wulkanu miała dojść przez tego demona. Jeżeli się zabiło tego demona, to potem płynęliśmy na wyspę i okazało się, że jest w porządku już. O, coś w tym stylu, ale zaraz zobaczymy jak to będzie. Okej. Panie, bo ja już wykonałem wszystkie zadania jak leci. Pokazałem Feliksowi kamienną tablicę i pokonałem demona. Doskonale. Widzę, że się przydajesz. Jesteś więc przyjęty do grona najemników. Od tej chwili jesteś najemnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Oto twój pancerz. Jeśli w dalszym ciągu potrzebujesz pomocy, zgłoś się do maga Feliksa, a gdy magowie będą potrzebować naszej pomocy, to się stawimy. Okej, czyli mam pancerz najemnika. Ładny pancerz. A teraz znowu do Feliksa. Ciekawe, czy jakieś tam nam zadanie dam. Ale chyba już nic nie będę robił. Coś czuję, że... że po prostu ten odcinek będzie już tym ostatnim odcinkiem. Nie będziemy przedłużać. Właśnie. I cóż. I zostanie nam... No cóż, będę musiał szukać innej modyfikacji do nagrania. Oj, rany. Dobra, panie Felix. Jestem tutaj już pełnoprawnym najemnikiem i mam tutaj do ciebie prośbę o pomoc, jakby nie patrzeć. Hej, ty! Możecie mi teraz pomóc? Jesteś jednym z nas, więc możesz liczyć na naszą pomoc. Co dokładnie się stało? Na wyspie, z której przypłynąłem, znajduje się wulkan, który niedługo wybuchnie. Dlatego chciałbym, żebyście udali się tam ze mną i zapobiegli erupcji. Bardzo chętnie popłynęlibyśmy na twoją wyspę, jednak jak mamy to zrobić? Po pierwsze, łódka jest za mała i wszyscy się na niej nie zmieścimy. Po drugie, piraci napadliby na nas, gdybyśmy zabrali im teraz okręt. I po trzecie, podczas naszej nieobecności na wyspie, splądrowaliby w całości obóz. To jest myśl. A co by było, gdybym zabił piratów? Moglibyśmy wówczas zabrać ich statek. W międzyczasie mógłbym zapytać Badoka, czy zaopiekowałby się obozem. Nie najgorszy plan. Pozostaje tylko pytanie, czy sam zdołałbyś ich wszystkich pokonać. A, o to się nie martw. Może mi się uda. Jedyne, co ci mogę dać, to ten zwój z zaklęciem deszcz ognia. Uważaj, to bardzo potężny czar. Znalazłem go kiedyś, jednak jako mag wody nie mam go gdzie użyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie użycie go w nocy, gdy wszyscy na okręcie będą spać. Okej, czyli dostaliśmy już podpowiedź, że najlepiej w nocy. No w sumie tam kładą się wszyscy w innym miejscu, jakby nie patrzeć. Czyli to w sumie będzie ostatnie zadanie. Dobra, to już nie będę kończył odcinków, nie będę robił takich zbędnych cięć, po prostu... Robimy ostatnie misje, jakby nie patrzeć. Naprawdę ostatnie misje. Dzień dobry. Panie Badoku, czy panie pustelniku, jak pan tam woli się... Jak pan chce, żeby się do pana zwracało? Czy zaopiekuje się obozem? Demon nie będzie już sprawiał problemów. Co? Zabiłeś go? Tak, nie ma go już na tym świecie. Nieźle. Wyszyk nie jest wart wiele złota. Niestety, mam tylko 50 sztuk. Przyjmij to jako wyraz mojej ogromnej wdzięczności. Czy mógłbyś podczas naszej nieobecności mieć oko na obu stanów? Jeśli o mnie chodzi, to nie ma sprawy. Możesz im powiedzieć, że będę uważał na ich obóz. Do czasu ich powrotu.
Okej, czyli nam zostaje teraz popłynąć do piratów i ich tam załatwić. Oj, dobra, króciutka modyfikacja, ale no kurde, nie można się spodziewać dużo, bo ten mod to jest jeden z takich pierwszych modów, tu już w 2007 roku wyszedł. No, taki przyjemny. Nie można się spodziewać, żeby był jakoś szczególnie rozbudowany i tak dalej. Ale dla mnie przyjemnie się gra w tą modyfikację, no. Zresztą ja jestem mało co wybrany co do modów. Zresztą najważniejsze dla mnie jest to, jeżeli jest całkowicie nowa historia, całkowicie nową mapą i tak dalej, bo wtedy modderzy najwięcej pracy swoje wkładają właśnie w takie coś, niż dodawanie NPC i rozbudowanie dialogu. Chociaż to też jest czasochłonne, ale tworzenie po prostu, mi chodzi po prostu o zwykłe tworzenie nowych światów z nowymi historiami i tak dalej. W klimatach Gothica, na silniku Gothica i w takich sprawach. Aha, dlatego warto ten. Nie doszło do mnie nic. Wymagana ma na 5. Oj, szkoda, że nie ma takiego ten. Naprawdę tak powiedział. On nawet nie wie, jak się trzyma. Czarny makowiec, nie. Tam czarny mak jest, to ja się tam czarnego maka boję. Przejdziemy sobie tutaj do łóżeczka, prześpimy się do północy. Wszyscy powinni spać. Do północy. Wynocha z mojego łóżka! Więc ty śpisz tutaj, co? Aha, dobra, i to w sumie tyle. Jaki tam rozpierdziel się dzieje, dobra, nieważne. Ale niebo jest fajne. No ale tak, wracając do tematu moddingu. Ja się cholernie cieszę, jeżeli powstają mody z zupełnie nowe historie, z nowym światem i tak dalej. Ewentualnie, jeżeli są jakieś nowe... Dobrze, że przeżyłem, bo nie pamiętam, czy save'a zrobiłem. Dobra, płyniemy do Feliksa i to będzie oczywiście koniec właśnie modyfikacji. Na przykład co mi się bardzo podobało. Czarne serce było genialne. Życia złodzieja też był genialna modyfikacja. Dla mnie życia złodzieja to jest najlepszy mod jakikolwiek grałem póki co. Ciekawe czy Karaiby to pobiją. Które właśnie wychodzą, albo Gothic edycja rozszerzona, ale Gothic edycja rozszerzona to jest że do podstawy Gothica, że po prostu fabularnie jest to bardziej rozszerzone i tak dalej. A nie, że są jakieś nowe światy, nowe tam rzeczy i tak dalej. Raczej nie, chyba nowe rzeczy i tak będą, ale to nie aż takie nowe rzeczy, że nowe tereny i tak dalej. Może za dużo używam zwrotu i tak dalej. Nie wiem, kiedyś mogę zrobić, jak nagram więcej modyfikacji jeszcze, to kiedyś mogę zrobić podsumowanie moich najlepszych modów, jakiekolwiek grałem. 10 moich najlepszych modów, czy 5. O, 5, bo... Nie, no zależy ile do tego czasu nagram, ale... też nie mam jeszcze z drugiej strony żadnej kamerki, żeby zrobić vloga na ten temat, bo raczej nie chciałbym robić audiologa. Chciałbym zrobić vloga po prostu na ten temat. To byłoby najlepsze rozwiązanie, jakie by mogło być. Okej. Okay. Dostaliśmy ten OP miecz i nawet nie będę go w stanie założyć. Dobra, panie Felix. Nie śpimy, tylko podróżujemy. Hej, ty. Wszyscy piraci nie żyją. Doskonale, ich statek jest teraz nasz. Badok będzie miał oko na wasz obóz. Dobrze, mamy o jedno zmartwienie mniej. Wszystkie przygotowania zakończone. Dobrze, ale zanim wyruszymy, udaj się do najemników i im o tym powiedz. Przyjdź później do mnie, gdy już będziesz gotowy i wyruszymy na twoją wyspę. Aha, czyli jeszcze nie teraz, tak? Jeszcze nie teraz. Jeszcze musimy te kilka minut poświęcić, żeby przejść się do najemników, ale dobra. Tak też i zrobimy. No.
Ale nie, no to ten pomysł byłby genialny. Zresztą mój kanał żyje gotikiem i sporo nagrywam gotika i pewnie jeszcze będzie sporo gotika na moim kanale w przyszłości. Ale także będę znacznie robić także inne serie i będziecie strasznie marudzić, ale i tak gotik będzie wiecznie na moim kanale. Najprawdopodobniej. No ale, no kurde, no zobaczymy w przyszłości, no co ja będę tak gdy był teraz, no nic nie wiem co mi przyszłość przyniesie. Może nawet, może kiedyś nie będę mógł YouTube'ować i tak dalej. Kto to wie, co się stanie. Panie Paul. Hey. Już nadszedł czas, by udać się na moją wyspę i zapobiec tragedii. Dobrze, zaraz się zjawimy. Powiedz o tym Feliksowi. Tak zrobię. Okej, czyli tak to zrobimy. dobra. Zapiska. Zeskakujemy. Idealnie. Ale to wynurzaj. Okej. No ja w sumie pomysłów na serię mam naprawdę masę. Ale ja nie chcę wrzucać tyle odcinków naraz, bo kto by mnie oglądał, jeżeli bym wrzucał tam 3-4 odcinki dziennie. 2 to jest maksimum tak w tygodniu, a w weekendy to maksimum to są 4 odcinki, bo jednak, no patrząc na tą porę roku, to jednak warto dać więcej odcinków, bo sam na przykład osobiście przymieram nudą, bo nie mam co robić, nie? A youtuberzy jak olewają swój kanał, to jest ciężko. Dobra. Najemnicy popłyną. Świetnie. Powiedz, kiedy będziesz chciał wyruszyć. Aha, nie ma żadnego outra. Aha, dobrze. To byłoby na tyle z tej modyfikacji. Mam nadzieję, że taka króciutka modyfikacja wam się spodobała. A teraz idę myśleć i przeglądać wasze propozycje, co mam nagrać dalej. Więc widzimy się w następnej serii. Zagrajmy w modyfikację do Gotika. Dobra. To trzymajcie się ludziska.